W Miejskim Domu Kultury Krzopienice Giszowiec, filia numer 1, odbywa się 31. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Twórców Nieprofesjonalnych imienia Pawła Wróbla w Krzopienicach. Szefową filii MDK jest pani Karolina Kulak. Widzę tu bogactwo twórczych dzieł. To prawda, to prawda. Mamy tutaj ponad 201 prac wystawionych przez 145 autorów. Także w tym roku myślę, że też możemy się pochwalić bardzo dużą ilością prac przysłanych z całej Polski, bo to są twórcy naprawdę z całego kraju, więc konkurs cały czas cieszy się dużą popularnością. Także myślę, że dzisiaj nasi odbiorcy będą mieli co zobaczyć i tak podelektować się sztuką nieprofesjonalną, bo jest właśnie, są różne tutaj techniki, to jest malarstwo, tak jak regulamin przedstawiał, jest prace malarskie, rzeźby, grafiki i kolaż. Także to były techniki, które były oceniane w tegorocznej edycji. Wielość prac świadczy o tym, że taką sztuką nieprofesjonalną interesuje się bardzo dużo osób. Jak najbardziej, myślę. Nie wszyscy tutaj startują, co prawda. Nie wszyscy odważą się, a bardzo zachęcamy do tego. Także myślę, że my jesteśmy przygotowani do przyjęcia wielu twórców i bardzo się cieszymy, jeśli nowi tutaj do nas przybywają. Na pewno mamy tutaj stałych naszych właśnie twórców, którzy docierają i wierni są naszemu konkursowi, więc jest nam bardzo miło, że możemy ich tutaj wszystkich przywitać i że co roku jakby nasza ta edycja konkursowa jest dosyć bogata. Możemy się tym, myślę, że pochwalić w naszej sali widowiskowej. Jest tutaj naprawdę, z każdej strony sala jest wypełniona pracami. Coś się dzieje. Tak, tak. Może zdradzimy nagrodzonych. Pierwszą nagrodę otrzymuje pan Jan Nowak właśnie za grafikę Świat Pana Boga 13, więc myślę, że tu bezapelacyjnie ta nagroda została jemu przyznana. Następnie drugą nagrodę otrzymuje tutaj pani Anna Tengli-Truchel, tutaj autorka z Warszawy, za zestaw prac. Także to jest globalne ocieplenie Ustroń, globalne ocieplenie Ogród Saski. I są trzy równorzędne nagrody, to jest dla pana Jana Artymowicza za obraz Śląsk i właśnie rzeźba pani Katarzyny Ślęczek-Awdiejew, pani z Krakowa, która tutaj wykonała rzeźbę Pragnienie i myślę, że też bardzo fajnie się tu prezentuje w naszej przestrzeni. Niezależnie od tego, twórcy dostali też wyróżnienia. Tak, tak. To są wyróżnienia honorowe, ufundowane przez naszych jurorów, a także za okazaniem wsparcia też naszych sponsorów. Więc to są takie wyróżnienia specjalne i wyróżnienie honorowe otrzymuje pan Andrzej Breguła, pani Marta Świtała, pani Janina Matysiewicz i pseudonim Motyl. To jest czterech zwycięzców. Niektóre nazwiska powtarzają się z poprzednich konkursów. Oczywiście, jak najbardziej. Także jak najbardziej tu są twórcy, którzy myślę, że się nieraz pojawiali w naszym konkursie, są też wierni temu konkursowi, więc cieszymy się, że nie zapominają o nim i są też aktywni artystycznie, bo to chyba też o to chodzi, że cały czas jakby tworzą, bo w naszym konkursie w zasadach też regulaminowych jest właśnie, to są takie wytyczne, że te prace powinny powstać w przeciągu ostatnich 3 lat i nie powinny być nagrodzone nigdzie, więc dlatego właśnie. Też myślę, że i właśnie chcą się podzielić tymi pracami w naszym konkursie, to jest nam bardzo miło, także, że tutaj... Może teraz zdradźmy... Ludzi, którzy pracowali, oceniali Oczywiście. I należeli do jury. Tak, skład jury to w składzie była pani Katarzyna Łata, artysta plastyk, fotografik, przedstawiciel działu sztuk wizualnych Katowice Miasta Ogrodów, pani Bożena Donersta, kierownik działu etnologii miasta Muzeum Historii Katowic, pan Tomasz Dąbrowski, kierownik Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, pani Aneta Honc, artysta grafik, pracownik Domu Kultury i Karolina Kulak, pani. I ja. Tak. Więc myślę, że dosyć takie spore i liczne grono jurorskie, ale także zawsze się staramy, żeby tutaj tak te nasze właśnie oceny się rozłożyły właściwie, tak? I tutaj nikt nie był, myślę, że tak gdzieś poszkodowany i żeby to było tak naprawdę gdzieś z taką sprawiedliwością, tak? I tutaj jakby... Artystyczną, dokładnie. Tak chcielibyśmy, zatem, żeby to wyglądało. Zatem w oczekiwaniu na 32. konkurs chciałam podziękować i życzyć
jeszcze większej ilości prac, które napłyną na ten kolejny konkurs. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Mówiła pani Karolina Kulak, kierownik filii numer 1 MDK Szopienice Giszowiec. Tak, dziękuję. Zgadza się. Bardzo dziękuję. Pierwsza nagroda przypadła Janowi Nowakowi, ale niestety nieobecny był na tym podsumowaniu. Druga nagroda należy do pani Anny Tengli-Truchel, która wystawiła tu dwa ciekawe obrazy. I trzecie miejsce Katarzyna Ślęczek-Awdziejew za trzy rzeźby. Jak do tego doszło, że pani tu wystartowała? Czy to pierwszy raz? To drugi rok. Jak do tego doszło? Dosyć przypadkowo, ponieważ zobaczyłam gdzieś, że jest konkurs, a ponieważ lubię nagrody i lubię konkursy, to pomyślałam sobie, że warto pokazać to, co robię. Robię rzeźby ceramiczne. Jest to glina szamotowa. Malowania i technika to jest technika tak zwana raku, czyli metody redukcyjne, szklif. Ale nie należy to do łatwych prac. Chyba nic nie jest łatwe, co dotyczy sztuki, ale przynosi dużą przyjemność, jeśli już się opanuje pewne techniki i jak zaczyna trochę to, co się zamierzyło, nabierać prawdziwego kształtu. Jak do tego doszło, że pani zaczęła się tym interesować, tą formą sztuki? Dosyć przypadkowo, ponieważ zapisałam swoje dzieci do Domu Kultury w Zabierzowie, gdzie zajęcia prowadziła pani Marita Benke-Gajda i w ten sposób powstała grupa dla dorosłych, zaczęłam uczestniczyć w zajęciach Domu Kultury, potem w plenerach, no i później już stworzyłam swoją pracownię. Granica między amatorstwem a profesjonalizmem zawsze jest umowna. I zaciera się. Staram się robić jak najlepiej, jak najwięcej, na co mi jakby czas pozwala, więc teraz jestem na emeryturze, mogę się bardziej tym zająć. No i sprawia mi to dużą przyjemność. Także mam nadzieję, że się też to podoba i że będzie coraz lepiej. Znaczy, że dalej pani będzie tworzyć i życzę tego, żeby powstawały nowe rzeźby, takie, które będą na konkursach zwyciężać. Dziękuję bardzo. Postaram ja również się uczestniczyć w przyszłym roku również. Do zobaczenia. Trzecie miejsce w konkursie imienia Pawła Wróbla zdobył Jan Arytmowicz. No, dałeś swój obraz, taki pejzaż śląski. Jest to pejzaż oglądany z bardzo pięknego miejsca. W Piekarach jest to kopiec wyzwolenia. Można tam pojechać i zobaczyć przepiękny krajobraz całego Śląska. Jeden z tych fragmentów jest na tym obrazie, który nabrałem. I cieszę się bardzo, że ten mój zachwyt przeniósł się na nagrodę. W takim konkursie, gdzie startowało mnóstwo ludzi, znaleźć się na pudle, to jednak jest osiągnięcie. Bardzo duże. Jury doceniło. Cieszę się bardzo, że trzecie miejsce, a to jest prestiżowe przecież miejsce też, ponieważ sam konkurs jest bardzo prestiżowy, samo nazwisko Wróbel, prawda? 31. edycja, no to są przecież lata, które upłynęły i bardzo ciekawą rzeczą, ja kilka lat temu byłem tutaj jako taki nowicjusz, poznawałem to środowisko, więc to jest już druga nagroda w tym konkursie, bo w poprzednich edycjach miałem nagrody publiczności, też bardzo doceniam to, że publiczność wyróżnia mnie, no prawda? A teraz jestem szczęśliwy. To który raz jesteś już na tych konkursach? Trzeci. Po drugiej edycji zostałem zaproszony tutaj przez panią dyrektor do wystawy indywidualnej. Też tu miałem swoją indywidualną, autorską wystawę. No a potem był ten czas przerwy, kiedy nie mogliśmy nic zrobić, czyli był ten czas, kiedy musieliśmy tylko malować w domu. To teraz tylko czekać, żebyś się znalazł na czołowym miejscu w 32. edycji konkursu. No, przy takiej konkurencji, tak przepięknych pracach, które tutaj napływają, to rzeczywiście trzeba się postarać. No ale cóż, na tym rzecz polega, żeby się starać, prawda? Ale sam udział jest ważny. Sam udział jest bardzo ważny. Myślę, że moi koledzy z grup plastycznych
też będą ze mnie dumni. Też ich serdecznie pozdrawiam. Gratuluję i dziękuję. Dziękuję bardzo. Na konkurs swoje prace wysłał Krystian Prynda. Cieszy mnie to i bawi. Nigdy nie przypuszczałem, że będę malował. To już jest druga edycja, w której została wystawiona praca. Odważyłem się w roku ubiegłym. A to po prostu traktuję jako dobrą zabawę i jako hobby. Moja edukacja plastyczna skończyła się na 5 klasie szkoły podstawowej i oczywiście nigdy nie przypuszczałem, że złapię znowu za pędzel i farby, a zaczęło się to znowu parę lat temu, a dokładnie kiedy wybuchła pandemia. Wówczas od niechcenia zacząłem flamastrami malować i okazało się, że ktoś tam w rodzinie powiedział, no ciekawe to. I tak to się zaczęło, że dzielę teraz moje fascynacje między literaturą, bo oczywiście większość mojego życia to było pióro, była maszyna do pisania. Jako dziennikarz cały mój zawodowy czas zawodowy i oczywiście i głównie skupiałem się na literaturze, pisałem wiersze i piszę dotąd, ale to przeważało w moim życiu. A teraz już jestem emerytem. Nie tracisz czasu, a poświęcasz na sztukę. Mieszkanie i oby moje, tak dalej. Tak, mieszkanie jest pełne farb. Teraz z różnych okazji, czy świąt, czy urodzin, czy imienin, to obdarzany jestem pędzlami, farbami, akwarelami, akrylami, płótnami, papierem. No i oczywiście przemiennie. Jak mnie maluję, to coś tam po prostu, jakieś fraszki piszę, jakieś sentencje. Nie zasypiasz gruszek w popiele i oby tak dalej, by ci wena służyła. Dziękuję bardzo. No, kreacja jest bardzo ważna. Czym starszy, tym bardziej ciekawszy życia. Dzięki. Dzięki również. Wśród uczestników jest Jerzy Trojnar, który wystawił dwa obrazy. Jeden z nich to Klif w Dover, a drugi Plątanie. No widzę, że ta technika jest zupełnie inaczej prezentowana niż tu w większości. Tak, tak, bo to jest struktura, z którą potem pracuję z akrylem, z akwarelą i po prostu uzyskuje się różne takie ciekawe efekty, bo można przecierać i po prostu tła się różne pojawiają w tym. Efekt dość ciekawy, bo niespotykany, a wyrażający jakąś treść. Bo to chodzi o to, żeby to ktoś patrząc, żeby de facto sobie wymyślił to, co widzi. Tytuł ma tylko zasugerować i wskazać kierunek, natomiast oglądający powinien sobie to w głowie rozwinąć i zobaczyć, co było pomysłem albo myślą tej pracy. Musi sam sobie zinterpretować większość. Tak, no bo tytuł jest sugestią, natomiast jeżeli będzie dłużej stał, to może się różnych rzeczy, że tak powiem, w tym dopatrzeć, nie? No bo sugestia jest taka, a można rzeczywiście widzieć coś innego. I ile ludzi, tyle odbiorów. To nie chodzi o to, żeby to było coś takie jednoznaczne, natomiast trochę miejsca dla wyobraźni i odczucia, które się pojawiają, gdy się ogląda coś, nie? No bo praca pobudza do myślenia, do jakiejś interpretacji. Albo patrzymy, no i nic więcej. No jest obrazek, a tutaj jednak zmusza pan swoim dziełem do myślenia. Tak. I o to chodzi. Tak chciałem, no i jakoś tak się może to udało. Pierwszy raz pan startuje do tego konkursu? Tak, tutaj żona mnie namówiła pierwszy raz. No jestem zadziwiony w ogóle poziomem konkursu. No natomiast myślę, jeżeli w przyszłym roku będzie, no to wystawię trochę inne w ogóle to prace. Może się razem spotkamy. Niewykluczone, bo nie miałem, że tak powiem, wyobrażenia o tym, co tutaj się odbywa. Natomiast ja tworzę trochę inne prace niż to, co tutaj oglądam. Mogę życzyć tylko więcej takich dzieł i dziękuję bardzo. Dziękuję.